Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, ujawniono dziesiątkę, dziesiątkę lekką z automatycznymi działkami, czyli zupełnie nowa linia, z zupełnie nową mechaniką, automatyczne działka w czołgach lekkich Czechosłowacja. Już wielokrotnie podkreślałem, że no jest to dosyć duży powiew świeżości i jak nie gram lekkimi czołgami, chociaż usiłuję to ostatnio zmienić, tak tą linię będę chciał robić i mam nadzieję, że po prostu dostarczy ona wiele frajdy. Wszystko wskazuje na to, przynajmniej na testach tych zabaw, powiedzmy z działkami automatycznymi, można było się przekonać, że no jest sporo fanu, tak? Jest dużo ciekawych akcji i te działka dają ciekawe możliwości. Chciałbym się teraz popastwić troszeczkę nad tym pojazdem, ponieważ pewne rzeczy są tu no, beznadziejne, tak? To znaczy nie wiem, dlaczego tak zrobiono. WZ-71 to jest pojazd, który będzie miał, jak widzicie, dwa działka. Są to automatyczne działa 57 mm. 57 mm powinno mieć jakieś określone obrażenia i szybkostrzelność niezbyt dużą, no bo to jest dosyć duży kaliber, jak na działa takie automatyczne, prawda? No, zobaczcie, jakie są parametry. Otóż Penetracja pancerza 190 na zwykłej, 250 na pocisku APCR i 50 na haeku. I wreszcie doczekaliśmy się. Mamy tutaj to co powinno być w wocie od dawna. Czyli pociski AP zadają najwięcej uszkodzeń. Później mamy pociski APCR, które zadają mniej uszkodzeń i na końcu mamy haeki, które no zadają niby jeszcze więcej niż e, oczywiście AP, ale jako, że są hek no to trzeba przebić. Mamy tutaj 50 mm. Zdecydowano, że magazyn będzie miał pojemność 75 e, pocisków, tak? Będziemy mogli w jednej serii wystrzelić 75, chyba, że mechanika przegrzewania dział, bo będzie tu taka mechanika, na to nie pozwoli. Pamiętajmy o tym, że to jest 57 mm, więc obrażenia, które tutaj są, są jakieś absolutnie śmieszne, małe. I według mnie te obrażenia powinny być o wiele większe, natomiast pocisków w, w tych magazynach powinno być dużo mniej. Nie wiem, 20 na przykład, tak? Wydaje mi się, że WG zrobiło to w ten sposób, bo to. Teraz to, to wygląda na jakiś gatling, tak? Na jakieś działko 20 mm, coś takiego, ale na pewno nie na 57. Wydaje mi się, że WG chciało uzyskać, jakby to powiedzieć, taki maksymalny efekt wizualny, pewnie też dźwiękowy, tak? Jak będziemy tym wyjeżdżać. No, Mamy to wystrzelić w 4 sekundy. Te 75 pocisków, i teraz uwaga, pewna rzecz jest istotna bardzo. Nie będzie pocisków tak zwanych specjalnych. Nie wiem jak w całej linii, ale w tym czołgu nie będzie. Czyli nie będzie tak zwanego Golda. A przynajmniej tak napisano nam tutaj w tym artykule. Czyli pociski, może ich cena będzie się różniła, no ale nie tak, że ten będzie na przykład kosztował 100. A drugi będzie kosztował 500, nie? Na pewno nie tak. Czyli będzie można grać amunicją jaką tylko nam się podoba i będziemy mogli wybrać albo większą penetrację, ale mniejsze uszkodzenia, albo APKI nam wystarczą. Bardzo ciekawą opcją są heki, ponieważ 50 mm, no na kilka czołgów wystarczy. A wtedy mamy 25 obrażeń, czyli mamy 75 razy 25. Dosyć duże uszkodzenia wyjdą z tego. I uważam, że będzie to pojazd fenomenalnie radzący sobie na przykład z artylerią przeciwnika, albo z niektórymi y, słabo opancerzonymi niszczycielami, czy też czołgami lekkimi. Chociaż czołgi lekkie tutaj aż tak. Nie są aż tak słabo opancerzone. Sporo jest czołgów, które są dosyć mocno opancerzone, a są lekkie, ale musicie przyznać, że no takie jak grille, w ogóle ta cała linia grilla, no to będzie bardzo podatna na to. Wszystkie artylerie będą bardzo podatne, prawda? No, troszkę tego będzie w wocie. Tam, gdzie są pancerze jakieś 20 mm, coś takiego, no to tu nam te 50 wystarczy. Zwłaszcza, że również napisano. Iż te pociski będą również zadawały obrażenia, tak jak zwykłe haki, jeżeli nie przebiją. Czyli będzie te 25, jeżeli przebiją. Ale jeżeli nie przebiją, to też jakieś obrażenia zadadzą. Więc, tak naprawdę, no, wydaje mi się, że do resetowania, na przykład, kogoś, kto kapuje, będą świetne również. Kolejna rzecz, o której trzeba powiedzieć, również tam napisali nam w takim, znaczy dostaliśmy trochę informacji, nie tylko ten obrazek, to jest to, że celność będzie się zwiększa, przepraszam, zmniejszała wraz z upływem czasu, kiedy będziemy trzymali tą serię. To znaczy celownik, jeżeli skupimy, zaczniemy strzelać, on się oczywiście rozjedzie, to przy trzymaniu no, spustu, że tak powiem, on się coraz bardziej będzie rozjeżdżał. Rozumiecie? Coraz szerszy, coraz, ten okrąg będzie coraz większy, to działo będzie coraz mniej celne. Tak więc prawdopodobnie najlepiej będzie tym pojazdem atakować przeciwnika z bardzo bliskiej odległości, bo wtedy nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia. Myślę, że no, zobaczmy sobie najpierw dalsze parametry, tak, więc mamy reload time 15 sekund, to jest całkiem przyzwoite, muszę Wam powiedzieć. Eee, nie chcę. Cóż, wydaje mi się, że tu jest około 800-900 uszkodzeń na serię. Zakładając, żebyśmy wszystko wsadzili gościowi na tej podstawowej amunicji, no więc tyle będziemy w stanie zadać co 15 sekund. Oczywiście to jest, pamiętajcie, to są dane z supertestu. Oni mogą to znerfić jeszcze. Ale jedziemy dalej. No. Pocisk 0,05 sekundy 75, czas celowania 2 sekundy, bardzo fajnie, bardzo fajny czas celowania. Dalej mamy celność, no niestety nie będzie to bardzo celne działo, czy też działka, ponieważ 0,4, ale tak, opuszczanie mamy 12 stopni, bardzo fajnie. Naprawdę, kurczę, oczywiście tutaj nie będziemy grali na wieżę, bo zaraz sobie do pancerza dojdziemy, ale jednak nie będziemy musieli pokazać całego pojazdu. Podnoszenie działa, mamy 30, no i 1200 pocisków będziemy mogli zabrać, czyli no całkiem sporą ilość. Ciekawe, ile będzie kosztowało załadowanie takiego magazynu. Mobilność. Czołg będzie całkiem mobilny, trzeba przyznać, Maksymalna prędkość 65 do przodu, 25 do tyłu i zobaczcie, 38 koni na tonę. Bardzo dużo, prawda? Czyli będzie to czołg bardzo szybki i bardzo szybko zbierający się, bardzo szybko osiągający te 65. Również bardzo szybko jeżdżący po górkach różnych. Dalej mamy obrót pojazdu 45 stopni. To jest też sporo. Aczkolwiek są czołgi w wocie, które mają więcej, ale jest to sporo. I wieża się kręci aż 60 stopni. No, to jest dużo. 60 stopni obrotu wieży, naprawdę to jest dużo. Ale prawdopodobnie częściowo będziemy operować tutaj auto aimem i objeżdżaniem przeciwnika. No więc, żeby ta wieża nadążyła za nami, musi tak być. 1400 HP. Czyli nie za dużo. No i pancerz mamy nieistniejący, tak? Mamy 30 mm, 20 mm i tak dalej. Tutaj ukrywanie się jeszcze 15 i mamy wióręcz 390 tym pojazdem. Sygnał 730. No, powiem szczerze, że. Jestem dosyć mocno napalony na te pojemniki. Znaczy, nie wiem, czy one będą dobre, czy, czy one będą słabe, to się dopiero okaże w grze, ale jest to coś na tyle nowego, no, na miarę wprowadzenia kiedyś może magazynków nawet. No, tutaj będzie to fajnie, fajnie wyglądało. Doszły słuchy, nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, że wygadał się jakiś pracownik Wargamingu, iż zrezygnowano z tierów 5, 6, 7, i ta linia będzie się zaczynała od siódemki. Bardzo bym tego nie chciał, bo bardzo liczyłem na te niskie pojazdy. One by po prostu na wielu tierach stworzyły nową jakość. Jeżeli to jest prawda, że oni zrezygnowali, to musiał być jakiś powód tego, bo te pojazdy do licha gotowe przecież już mieli. Być może taki, że te czołgi były źle zbalansowane, więc albo były za słabe na tiery 5, 6 albo były za mocne na tych tierach 5 6 kto wie no w każdym razie nawet jak będą od siódemki no to i tak postaram się je robić chociaż tak jak mówię liczyłem że cała ta linia tak fajnie będzie się robiła że tą piątką człowiek będzie raczkował będzie się uczył jak to wykorzystywać później szósteczka lepiej siódemka lepiej ósemka to już wiadomo że to jest ten taki flagowy tier wota, prawda, no bo tam te wszystkie premki są i top 15, bardzo często gramy na ósemkach, top 15. No cóż, co o tym sądzicie? No mi tu nie, pasuje, nie pasują te obrażenia, pocisków mniej, obrażenia większe powinny być zdecydowanie. Przy takim kalibrze 57 mm te obrażenia powinny wynosić 70, 80, coś takiego, uszkodzeń na jeden strzał, prawda, no, ale to im prawdopodobnie nie pasowało. Nie byłoby tego efektu, tego efektu gatlinga, który prawdopodobnie tutaj będzie. No, chciałbym zobaczyć, jak to strzela w ogóle. Jestem ciekawy, jak to będzie też wyglądało w przypadku innych pojazdów. No, bardzo interesująca sprawa bardzo interesująca. Myślę, że wielu graczy będzie chciało przynajmniej spróbować, a prawdopodobnie jeżeli są gracze, tak jak ja, którzy nie grają lekkimi czołgami, to zrobią tutaj wyjątek i przynajmniej spróbują robić tą linię. Nieważne, czy będzie się zaczynało od piątki, czwórki, czy od siódemki. Od siódemki najgorzej, bo ja tej linii nie mam czechosłowackiej robionej i będę musiał tam coś pograć jeszcze, kurczę. No, ale to jeszcze jest dużo czasu, ponieważ ten patch, Oczywiście nie mam żadnych oficjalnych informacji, ale należy chyba go oczekiwać pod koniec wakacji albo na początku roku szkolnego, tak mi się wydaje, że to będzie coś takiego. No prezentuje się to interesująco, bardzo interesująco. 75. Myślę, że absolutny zabójca artylerii to może być. No 75 pocisków mamy i możemy zadać 25 obrażeń, każdym pociskiem, jeżeli wybierzemy haeki. No wiadomo, że nie przebijemy każdym, bo to 50 jest penetracji, to część na gąski wleci i tak dalej, ale wychodzi coś naprawdę fajnego, <gulanie> kurcze. może to być dobre, a może to będzie rozstrzeliwane na przykład przez kołowce, nie wiadomo, nie wiadomo, wejdzie to zobaczymy, co o tym sądzicie? Istotna informacja to jest właśnie też to, że o ile ja dobrze to przeczytałem, bo może ja źle przetłumaczyłem, może Wam wkleję, kurczę, no to mi Google przetłumaczył. Tutaj macie po angielsku to, co, te wszystkie informacje, które dostaliśmy, to możecie sobie przeczytać, no i fragment o tym, o tej amunicji jest tutaj, tak? Że są trzy rodzaje pocisków, AP, APCR i HE. Że użycie ich zależy od sytuacji, i tutaj, że jest ważne to, ważne wspomnieć, iż nie ma specjalnych pocisków. No, wyraźnie jest to tutaj napisane: nie ma specjalnych pocisków dla WZ-71. -y I nie ma dużej różnicy w cenie. Pomiędzy am typami amunicji. Także to jest również istotna informacja, bardzo istotna, a wiecie dlaczego? Bo wreszcie będziemy mieli czołg, który będzie namiastką tego, jak miał wyglądać WOT po rebalansie amunicji, do którego jeszcze nie doszło. Mam nadzieję, że kiedyś do niego dojdzie. Wiecie, jak bardzo byłem napalony na to. Tak właśnie to miało wyglądać. Że amunicja, tak zwana specjalna czy też premium, miała zadawać mniejsze uszkodzenia, ale za to tak jak obecnie jest, więcej przebijać, tak? Czyli coś za coś. Możesz grać full goldem, ale za to uszkodzenia, które będziesz robił, są delikatnie mniejsze. Tutaj mamy gotowca. Jak to miało wyglądać, właśnie. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Dzisiaj wieczorkiem yy, zrobimy jeszcze baniszet oczywiście. Bardzo się zastanawialiśmy ostatnio. Dzisiaj będzie głosowanie o, o 24. Co powinno być na przekazach. Ponieważ Diablo uważam, że się nie nadaje. Po prostu jest zbyt monotonne, zbyt nudne. O tej godzinie usypia. Chociaż tak nie powinno być, bo to Hacken dolicha. licha. Więc zdecydowałem, że Albo Assassin's Valhalla, albo będzie to Assassin's Creed Roach, który jest bardzo podobny do Black Flag. Chętnie bym na przekazach grał w Black Flag, ale wydaje mi się, że ta gra zasługuje na pełnoprawne streamy normalnie od tam, od 21 czy od którejś, bo Black Flag nie zostało skończone. I trzeba będzie sobie przypomnieć jeszcze raz, po prostu zagrać Black Flag. Jest to chyba najlepsza gra o piratach, jaka wyszła, tak mi się wydaje. A Roach jest troszeczkę tutaj z tych klimatów też ma, więc może się Wam spodoba. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. <grym>